No, dzień dobry. Wczoraj przedstawiałem Wam dwa modele wzmacniaczy Denon. Dzisiaj, jak wytrzeźwiałem, to przedstawiam Wam kolejny. To jest w takiej małej izbie, gdzie siedzę sobie przy komputerze i tutaj takie mniejsze czynności przeprowadzam. I to jest Denon PMA360. No i on na takie mniejsze pomieszczenie starczy, gdzie tu mam taką moją boczną pracownię i prawda sobie z czasem słucham muzyki i pokażę wam jak to gra. A zgłoszę właśnie teraz. Na pewno dużo zależy od wzmacniaczy, ale też od głośników, ale powiedziałbym, no, od jednego i drugiego, ale jak macie bardzo dobre głośniki, a ciulowy wzmacniacz, to gówno to da. Musi być wzmacniacz dobry. I tutaj też jest taka płyta Avicii. Przywiozłem ją z Japonii. I zobaczcie, to jest ta. True. I to jest napisane tak. Bonus track for Japan. Tych utworów nie ma na wersjach. Ściszę, bo mnie nie słychać. Tych utworów nie ma na wersjach europejskich. To jest w płycie, jak się kupi w Japonii płytę, to są ekstra kawałki. Także zgrałem je sobie tutaj na komputer. Nie mam tej. Ale tą płytę mam, tylko że teraz sobie zgrałem na flaki. Wiecie, co są flaki? Flaki to są te. Flak. On tutaj palcem pokaże. Flak. Nie? To jest format lepszy od MP3. To jest wysoka jakość. Jak ktoś jest właśnie audiofilem, to sobie włącza, zgrywa na flaki i wtedy zatrzymałem chyba. I wtedy jest jakoś lepsza. Pokażę Wam od 10 numerka. O, tutaj widzicie, jest po japońsku. Sobie zeskanowałem wszystkie piosenki. No, wszystkie te. Także mogę sobie czytać. Od 10, z tego co liczyłem, zaczyna się japońska wersja. Pokażę Wam tak wyrywkowo. Co tam jest, a czego tu nie ma? O, widzicie, patrzcie. Każdy flak zajmuje więcej niż jedna MP3, 6 powiedzmy MB. On, no, 30, 46, nie? Także zajmuje więcej. Myszę zgubiłem. A głośniki mam tutaj takie z różnej ustawione, jakieś takie z odzysku, ale fajnie grają, szczególnie ten Aiwa jest bardzo dobry, ten Aiwa głośnik jest świetny, nie? I te Sony, o, te są Sony, też bardzo dobre głośniczki. Właśnie, wiecie co, dowiedziałem się, nie dowiedziałem się, tylko przekonałem się, że jak się podłączy głośniki o różnej barwie, to też jest ciekawa charakterystyka głosu. Wiadomo, że dobre, bardzo drogie głośniki mają każdy ten odcień w sobie. No ale jak się nie chce wstawiać, że tak powiem, jakichś dużych głośników, no to właśnie taką piramidkę się robi i że mam po lewej stronie to samo, nie? Wrócimy do tego wzmacniacza, bo muzyka to jest tylko takim tłem. Każdy jest inaczej zbudowany. No, ten też jest, wiadomo, patrzcie, tu mam na dziewiątkę nastawione, znaczy tu trzeba zgłosić, o, żeby zbadać, jak głośno gra wzmacniacz, to trzeba tu na maksimum dać. Tu i tu. I teraz badamy. Mamy nastawione na strzałkę na lewo, czyli na numer. No, 7 można powiedzieć. Także zobaczcie. Dam na 8. Tu była strzałka na 8 i już nie można wytrzymać. Jest za głośno, nie?
Także taki wzmacniacz naturalnie, że starczy do takiej małej pracowni, bo nigdy się nie wykorzysta obszarów głośności z prawej strony, nie? No, pokażę wam, o, włożę paznokieć, gdzie jest ta strzałka, także widzicie teraz, bo jest ciemno. Pięknie gra, to jest, można się zachwycać tym głosem. Wracając do naszej audiofilskiej tematyki, zachęcam was jeszcze raz do nabywania drogich wzmacniaczy. Znaczy, no, relatywnie drogich, po prostu dobrych, no nie są drogie, nie? Chciałem bardziej powiedzieć, że mają jakość w sobie. Zachęcam wam do kupowania wzmacniaczy firmy Denon. Tutaj taki model podstawowy to jest PMA360 i bardzo ładnie gra. Tutaj mamy funkcje kanały AB, prawda, jest bass, treble i balance. No i tutaj takie przełączniki, które się rzadko przesuwa. No, bardzo ładnie to gra, naprawdę kolor dźwięku jest fajny. Jak zainwestujecie w jakieś konkretne głośniczki, to będzie słuchanie przynosiło wam bardzo wiele przyjemności. Nie? No. A jakby ktoś chciał jakiś kawałek z tego, no to mogę ewentualnie e-mailem posłać do wypróbowania, dla porównania dźwięku z tych japońskich wersji. Chyba, że gdzieś sobie w internecie to znajdziecie. Ale jak komuś się to podoba, a nie ma, a chciałby mieć te japońskie kawałki z Avicii, to znaczy one są dane tylko na Japonię. To jest napisane właśnie bonus track. No to ja mogę posłać. Trzymajcie się, do usłyszenia.